Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w ostatnim odcinku. Zagrajmy w Lara Croft Tomb Raider Underworld. Moi drodzy, naszym zadaniem jest dostać się na pewno dalej. Skorzystamy sobie tutaj z tych bloków. Mogę po nich skakać i one nam się przydadzą, żeby dostać się dalej. Przed nami ostatni poziom w grze, czyli brak czasu. Tutaj zeskakujemy i ustawmy sobie od razu na motora, tak na wszelki wypadek. Gdyby jednak coś miało mnie zaatakować. Dobra, mamy punkt kontrolny. I teraz skaczemy tutaj. Dobra, musimy uważać oczywiście na przeciwników. A naszym zadaniem jest sprawić, żeby ta cała konstrukcja się zawaliła. Troszeczkę nam to zajmie. To jest to miejsce, gdzie powinnam się wspinać? Nie. Tam chyba jakiś tral spadł. Musimy się pozbyć towarzystwa. Jest też natla, która nam będzie bardzo przeszkadzała tutaj w egzystencji. No tam mogłam niby wsunąć, ale tam nie da się wejść, więc spróbujmy tu. Jest nawet punkt kontrolny, więc chyba o to chodzi. Dobra, chyba pominęłam przez przypadek jakąś jeszcze cutscenkę. No i co? I naszym teraz zadaniem jest wyjść stąd. Kolejna apteczka. Oj, zaczniemy od tej chyba strony, bo będzie wygodniej. Dobra, i teraz chyba do tyłu. Dokładnie, jesteśmy na górze. Super. No i teraz co? I teraz chyba na ten bloczek? Chyba nie. Ajajaj. Chyba nie w ten sposób powinnam to zrobić. Chociaż no nie powiem, kusiło. Może i z innego punktu, niekoniecznie z tego. Dobra. Bardziej chyba z tego punktu powinnam skakać. Więc poczekajmy na coś, co podjedzie. No i co? I teraz potrzebujemy skoczyć sobie bodajże tu. Nie. Dobra, chyba czaję, w czym mój błąd. My musimy dostać się najpierw tu. Świetnie, jest nawet punkt kontrolny za to. Jest kolejna apteczka. Musimy sobie najpierw zniszczyć tutaj za pomocą młotatora tą pierwszą podporę. Mamy teraz możliwość wspinania się wyżej za pomocą tych klucuszków. No i to będzie tutaj kluczowa sprawa. Dobra, tylko może nie stąd będziemy skakać. Najlepiej właśnie stąd, gdzie natla zaczęła ciskać tym wszystkim. No. Czułam, że się nie złapiemy za bardzo. Dobra. Super. I teraz tutaj. I teraz zobaczymy, czy uda mi się doskoczyć na to miejsce, gdzie potrzebujemy. Oj, niestety się nie udało. Ale był jakiś punkt kontrolny. Zobaczymy, gdzie mnie wczyta.
O właśnie, widzicie, oszukaliśmy system w grze. Jeszcze B. Ej, nie miało być B. Dobra. Wybaczcie mi, że ja tak tą Larę biedną męczę, ale nie tak się przechodzi ten poziom. Więc... Dobra, i teraz powinno się udać. Dokładnie. No i świetnie. Super, mamy punkt kontrolny. Dobra, do góry. I teraz w bok. Super. I teraz jeszcze wyżej. Jesteśmy na dobrej drodze, powiem wam. A tutaj możemy też to chyba wsunąć teraz. Jak najbardziej. Dzięki temu będziemy mogli spróbować wspiąć się na górę. Myślę teraz tylko którędy. Bo tędy... O Boże. Mamy towarzystwo. Dobra. O Jezusie. Tutaj musimy troszeczkę wyżej wejść. Konkretniej... Ja pierdykam. Co ona się tak uwzięła na mnie? Kurde. Dobra, na szczęście się udało. Tam jest całkiem ciekawe miejsce, trzeba przyznać. Dobra. Jesteśmy wyżej. I teraz pytanie. No jasne. Okej. Wpadłam po raz kolejny pod teksturę. Kocham czasami tę grę. Naprawdę, jest cudowna. Widzicie co, zastanawiam się, czy niebezpieczniej będzie zejść w ten oto sposób? Dokładnie. I teraz tutaj będziemy musieli chyba doskoczyć. O ile się nie mylę. Tak. No, tak na styk. I niszczymy to. No, mieliśmy krótką cutscenkę co tam u Amandy, jakbyśmy się tak zastanawiali. Czy ja mam stąd skakać? Chyba stąd. Wiecie co, ja bym stąd jednak nie skakała. Mi się wydaje, że nie bez powodu mogę się za to zaczepić. Powinnam sobie bezpieczniej troszeczkę zejść na dół. I dopiero stąd właśnie teraz skakać. Dobra, tutaj jeszcze w sumie zdążymy. I teraz tutaj będziemy skakać. Okej.
Ej, no co jest? No nareszcie. Dobra, możemy się powspinać. Hop. Tutaj chyba bardziej bokiem. Laro, nie tak. W bok, dziękuję. I teraz do góry. Dobra, udało nam się uniknąć. I teraz potrzebujemy się dostać do tej ostatniej platformy. No i tutaj nie pozostaje nam tylko i wyłącznie nic więcej, jak się puścić w odpowiednim miejscu i zjechać sobie w dół. No i myślę, że to powinno nam wystarczyć. No, używamy młota. No i młota Tora już nie ma, moi drodzy. Must have tried to use it to escape, but didn't know how. If putting out these artifacts always brings you here, what will happen if I'm already here? Maybe you'll go to hell.
So it's back to this, is it? What? You think we're even? Would killing me make us even? Goodbye, Mother. Rest in peace. Moi drodzy, udało nam się ukończyć Tomb Raider Underworld. Historia skończyła się tutaj, gdzie się tak naprawdę zaczęła, czyli w Boliwii. Przepraszam, nie w Boliwii, tak naprawdę w Nepalu, gdzie matka Lary tak naprawdę zaginęła, przeszła przez portal. Tym samym portalem my teraz wróciliśmy. Gdyby tylko potrafiła używać portalu, mogłaby wrócić, ale niestety nie udało się to. No, naprawdę muszę przyznać, że historia ładnie nam zapętliła koło. W sumie cieszę się, że tak to się skończyło. Mamy teraz napisy przed sobą. Nie wiem, czy będą jeszcze jakieś dodatkowe rzeczy, bo był taki moment, nie wiem, czy to dalej będzie w tej wersji, ale podobno najpierw Tomb Raider Underworld wyszło na konsolę, a później dopiero na komputery, czyli na PC. I podobno jest jakaś dodatkowa cutscenka mówiąca, co się stało z bohaterami po opuszczeniu przez Amandę i Larę tutaj Morza Arktycznego, tego mitycznego miejsca, czyli tak naprawdę Helheimu. No cóż, zobaczymy, czy będą jakieś sceny po napisach. Jeżeli tak, to przetłumaczę je Wam na końcu, będziecie mogli sobie zobaczyć. W sumie cieszę się, że zrobiłam napisy. Korzystałam tutaj głównie z tego, jakby jak polskie napisy wyglądają. Część rzeczy poprawiłam, bo troszeczkę faktycznie te napisy, niektóre przetłumaczone w oryginalnej, jakby polskiej wersji tej gry, no brzmiały troszeczkę dziwnie albo miały jakieś błędy. Ale no mimo wszystko to mi troszeczkę pomogło. Tutaj będę miała trochę większy orzech do zgryzienia, bo nie mam podpowiedzi, można powiedzieć. Seria bardzo ładnie się przyjęła, nie wiem jak teraz, przez pierwsze na pewno połowę serii super tutaj wyświetlenia się robiły i zainteresowanie. Też sporo nowych widzów przybyło na kanał, więc witam wszystkich tak oficjalnie, dziękuję za zasubowanie. Jeżeli Wam się ten odcinek podobał i ogólnie ta seria, jeżeli czekacie na nowe serie, nowe odcinki, to zapraszam Was do subowania kanału, do zostawienia po sobie łapki w górę, do zostawienia po sobie komentarza, żebym wiedziała, że jesteście. No i co? I pewnie większość z Was się teraz zastanawia, co będzie kolejną serią. Ja myślę, że nie wiem, czy zrobimy z tego jakąś niespodziankę, czy nie. Mogę Wam powiedzieć, co planuję. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Planowałam rozpocząć dodatki do Wiedźmina 3, czyli Serce z Kamienia. No 15 grudnia wychodzi Next Gen do Wiedźmina 3, edycji GOTY. No ja przechodziłam na zwykłej edycji, więc myślę, że jeżeli tutaj będę chciała to zrobić w faktycznie tej grafice Next Gen, to będę musiała albo posiłkować się zapisami od Damiana, mojego chłopaka, który przeszedł na edycji GOTY, albo po prostu weźmiemy sobie, że rozpoczynamy Serce z Kamienia i będę miała tam jakiś, wiecie, ekwipunek, który jest przeznaczony, taki najmniejszy dla osób, które zaczynają po prostu dodatki, nie chcąc przechodzić jakby całej trójki. Zobaczymy, jak to będzie. Ale tak planowałam, bo to tak fajnie się teraz grałoby z tą premierą. Plus dodatki to też nie jest jakaś tam bardzo rozbudowana rzecz. No może krew i wino faktycznie troszeczkę, ale te Serce z Kamienia to jest takie, taka przyziemna długość, około 20 paru odcinków myślę. No zobaczymy, jak to pójdzie. Ja spróbuję teraz przewinąć napisy. O ile mogę. Mogę.
I widzę, że nie ma żadnej dodatkowej cutscenki. Chyba, żeby się zrobiła... Co się stanie, jak to wezmę? Aha, rozpocznie nam się ta sama przygoda. Czyli tak naprawdę początek. Troszeczkę szkoda, że to tak wygląda. Nie wiem, co z tymi napisami. Czy je można gdzieś zobaczyć? Czy to już jest kwestia usunięta? No, rozpoczynamy sobie tak jakby grę od nowa, ale nas to oczywiście nie interesuje. Spróbujemy wrócić do menu i przejrzeć tutaj jeszcze te rzeczy dodatkowe. Tutaj mamy na przykład jakieś dodatki. Zobaczmy, tutaj jest wszystko poblokowane. Możemy sobie zobaczyć te grafiki różne koncepcyjne. I tak dalej, i tak dalej. Tutaj zdjęcia różnych miejsc. Nie będę wam tego całego pokazywać. I tutaj jeszcze na koniec możemy sobie zobaczyć napisy. Może po napisach to jest, szczerze mówiąc, ta dodatkowa cutscenka, że ona jakby wchodzi w skład napisów. No, tutaj jest zwiastun i tutaj mamy takie streszczenie serii, czyli Legenda i Aniversary. Nie pokazywałam wam tego, bo byliśmy na bieżąco ze serią, także to było tak zostawione. Jeżeli by się coś jeszcze pojawiło po napisach, to wam to pokażę teraz po pożegnaniu się z wami. Tak czy inaczej, dziękuję wam już bardzo serdecznie za oglądanie serii. No i co? Myślę, że na tym zakończymy. Słyszymy się już w kolejnych materiałach. Cześć!